Cześć, jestem Jay, oto kolejny odcinek WWE NXT Shortcut, tym razem z dnia 24 sierpnia 2021 roku. Naprawdę sporo się wydarzyło na tygodniówce, był fajny segment z samą Joe, był też fajny inne segmenty i fajne walki, więc przed oglądaniem zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania i komentowania, a tymczasem przechodzimy do NXT. Show zaczęło duo Cameron Grimes i Ted DiBiase. Ogólnie to Grimes powiedział, że mimo wszystkich trudności udało się w końcu zdobyć ten tytuł. To wszystko dzięki Tedowi i gdy spytał się Teda, co dalej, to on odpowiedział, że Grimes dobrze wie i razem krzyknęli TO THE MOON i zaczęły po całej arenie latać pieniądze Grimesa. No taki fajny, wesoły segmencik, a tymczasem przejdźmy dalej. Rich Holland kontra Timothy Thatcher. Walka ogłoszona na zeszłotygodniowym takeover, sama w sobie walka była spoko, było tam widać brutalność. Swoją drogą dawno nie widziałem ciampy, ale to już inna sprawa. Walkę wygrał Rich Holland, a od razu po walce nawiązał się spory brawl między Dionem a Thatcherem, a ciampą i Hollandem. Wtedy jednak wybuchły fajerwerki i powrócił Danny Burch wraz z Oni Lorcanem. Myślę, że oczywistym jest przyszła walka teamowa tych panów. Casey, Kate Zara i Kaiden Carter wygrały z Gilly Dolly i JC Jane. Sama walka była dla mnie nudna i zakończyła się moonsaultem na korzyść Kaden z Casey. Po walce miało miejsce interview z zwyciężczyniami i powiedział, że rozwalą dywizję NXT kobiet i zdobędą tytuły. Odnosząc się jeszcze do teamowych tytułów kobiet, to nic się z nimi nie zadziało od 2 miesięcy. Ostatni raz co było, to jak Yoshi Rai i Zoe Stark wygrały je na NXT Great American Bash. Więc fajnie, że w końcu ktoś się za to zabrał. Ja osobiście życzę Casey i Kaiden wygranej, bo Zoe i Shirai to solowe zawodniczki, nie pasują do dywizji tag teamów. Kylie Rae pokonała Valentina Ferros. W końcu jakaś nowa kozacka twarz na NXT. Szkoda, że na jej pierwszą walkę, gdzie w pełni przechodzi do NXT, dostała jakiegoś no-name'a. Walka zakończona jej nowym finisherem, czyli Gory Bombem. Wszyscy wiemy, że Kylie przyszła po tytuł. Co prawda mieliśmy wywiad z Raquel, w którym wtrąciła się Frankie Monet, więc myślę, że możliwe jest zaczęcie puszowania rywalizacji Raquel Kylie Rae za tydzień i pomóc w tym puszowaniu będzie mogła Frankie, podkładająca się z jednej z zawodniczek. No zobaczymy. Ale wkurza mnie ten ktoś, kto tam wierci czy kosi na dworze, ale za to nie wkurzyło mnie promo Joe, bo to co się wydarzyło było najlepszą akcją całej gali. Ogromny brawl i świetne promo. Na początku wyszedł Dion z Joe i tam coś gadali, że to pas Diona i na walce z Balorem się pośliznął, wyszedł wtedy LA Knight, również chcący walki, ale szybko zagroził mu Pete Dunne, po tym ujrzeliśmy ponownie Kyle'a O'Reilly'ego, który powołał się w Pawłowskiego i zdisował wszystkich oprócz Joe, który mu mówił, że szanuje i on nie potrzebuje walki o tytuł, bo wie, że jest najlepszy. I wtedy zaczęła się akcja, bo wbiegł Rich Holland, atakując Kyle'a, następnie za pleców dołączył Ciampa i Thatcher i tak oto zaczęli się wszyscy nawalać. Koniec końców w ringu został Ciampa i Joe, ale chyba się lubią, bo nie pokazali co było dalej. Carmelo Hayes pokonał Odyssey Jonesa. Finał NXT Breakout Tournament. Walka zakończona roll-upem. Mimo wolnych ruchów mam nadzieję, że zobaczymy jeszcze Jonasa, ale osobą, którą na pewno zobaczymy, to Carmelo Hayes, który zdobył kontrakt na walkę o tytuł, czyli takie gorsze Money in the Bank. Patrzymy na obecnych czempionów. Nie liczymy kobiet, więc zostaje MSK jako tag team champs. To od razu skreślam, bo ze względu, że to tag team, no to nie pójdzie na to, tylko na solowy tytuł. I dalej, główny pas Mago Samoa Joe. Dla mnie raczej oczywiste jest, że Carmelo nie ma z nim szans, ale że to WWE, to może się zdarzyć, że zmarnuje go to podbudowę jakiejś innej walki Josepha. No i to, co mi wydaje się najbardziej prawdopodobne, czyli North America Championship od Isaiah Swerve Scotta, więc na razie zobaczymy, kiedy wykorzysta ten kontrakt, ale tak to obstawiam, że przeczeka albo pójdzie na Scotta. Kuyon Queen kontra Bow. Wiecie, jak wygląda ta walka z tym demonem. Paranormal Activity połączone z Jackie Chanem. Koniec końców Bow się rozproszył, Queen wykorzystał okazję i wykonał forearm, następnie wygrywając po walce, pośmiał się z demona i uciekł. Legado del Fantasma kontra Heathrow. Sama walka była nie najlepsza. W trakcie pojedynku, gdy sędzia został rozproszony, Top Dolla rzuciła Escobarem na ring post i wtedy z zaskoczenia Elektra Lopez zaatakowała Dolę kijem i rzuciła go Scottowi. Ten rozproszony został zrolapowany przez Escobara i tak oto Legado wygrało. Oczywiste jest teraz, mam nadzieję, pojedynek Doli z Lopez. Zobaczymy, na razie nie widzę jakiegoś większego potencjału dla Legado. Heathrow myślę, że mogłoby dostać spota na tytuł, bo jeszcze takiego nie mieli. I tu w sumie na tyle, na stronie WWE nic już więcej nie ma, na Twittera nie chce mi się wchodzić. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Ja Was zapraszam na omówienie NXT TakeOver 36 i widzimy się za tydzień. Pa, pa!